i witam Was w kolejnym filmiku. Ja mam sobie prawie żadnego makijażu. Nie mówię, że w ogóle, bo to by była nieprawda. Ale prawie nie mam żadnego makijażu, ponieważ na ćwiczenia zakrywam tylko te rzeczy, na które nie mogę patrzeć. Jestem tylko człowiekiem, więc no niestety. Stwierdziłam, że nagram Wam teraz ten filmik, ponieważ mam trochę czasu jeszcze przed ćwiczeniami, a chciałam Wam pokazać, co mi przyszło z Ali, z tego względu, że też chciałabym część rzeczy zacząć po prostu używać. A skoro już mi te wszystkie rzeczy poprzychodziły, wiadomo, że jeszcze będą przychodziły. To jest oczywiście wiadomo. Natomiast dzisiaj odebrałam dwie największe paczki i stwierdziłam, że Wam nagram ten filmik. Opowiem co nieco, bo niektóre rzeczy już albo przymierzałam, albo używałam. I wrzucę na kanał jako pierwszy filmik w tym roku. Miałam mieć makijaż, ale jak to przy makijażach bywa, coś nie pykło, coś nie stykło i po prostu nie wyszło. Bądźmy szczerzy, tak też się zdarza. Coś mi tutaj... Aha, no tak. Hybrydę muszę poprawić na jednym palcu, no ale jakby nie ma na to wpływu. Ale zacznijmy. Zacznijmy od rzeczy najfajniejszych według mnie. Według Was może być zupełnie inaczej. Ale według mnie najważniejszą rzeczą jest właśnie plecak. Tada! Wam pokażę go całego. Tak, tutaj tak. O. On jest super. Oj. Tutaj na dole ma kieszonkę. W środku też na pleckach ma taką fajną kieszeń na laptopa z gumeczką, więc będzie dobrze nam tutaj laptop leżał. A tutaj z przodu, od tej przedniej strony mamy takie dwie, wiecie, kieszonki jak w torebkach, więc możemy sobie też tutaj coś drobniejszego włożyć, na przykład klucze. I po jednej i po drugiej stronie mamy miejsce na butelkę, co jest fajne. Z tego względu, że ja zamawiałam ten plecak właśnie z myślą o moim podróżowaniu, ponieważ poprzedni plecak, który miałam w Portugalii, rozwalił mi się. Ogólnie miałam chyba pecha ze wszystkimi większością rzeczy, bo jak już wracałam, to mi oczywiście na lotnisku rozwalili walizkę, ale to Wam już też mówiłam właśnie w filmiku na temat Portugalii. Ale nie wiem, czy Wam mówiłam, że właśnie miałam plecak taki najtańszy z Auchan i ja go otworzyłam szerzej i po prostu nie wiedziałam, że jest tak kiepsko ten tutaj zamek zrobiony. Tutaj ten i po prostu odleciał mi i tam potem na agrafkę miałam. No, średnio ogólnie. A ponieważ była na Ali promocja, to stwierdziłam, czemu nie. Dosyć długo czekałam na ten plecak, ale stwierdzam, że warto, z tego względu, że tutaj z boku, nie chcę Wam pokazać mojego paznokcia, ale tutaj z boku, jak widzicie, mam takiego dynksa. I do tego dynksa mam USB. Ja zaraz je otworzę, bo jeszcze go nie otwierałam, natomiast dzisiaj używam plecaka, bo z poczty wracałam przez Biedronkę. Tak, więc ponieważ wracałam przez Biedronkę, to od razu robiłam zakupy. Jest mega pojemny. Ja go kupiłam w granicach od 35 do 43 zł. Już po prostu dokładnie pamiętam. Kabelek jest taki, nie jest jakiś super długi, ale tu mam taką fajną końcóweczkę. USB. To jest jakby, no to jest podwójne USB. Z dwóch stron mamy takie samo klasyczne USB, ale jest to pomyślane w ten sposób, że jeśli Wam się wyładowuje aparat, telefon, czy cokolwiek tam używacie i macie powerbanka, to powerbanka tą zwykłą końcóweczką w plecaku go podpinamy, natomiast ta końcówka właśnie znajduje się w tym tutaj dynksiku. Ją się wkłada od spodu, ja teraz nie będę jej wkładać, ale ona tutaj idealnie pasuje właśnie. Ją trzeba włożyć od środka i wtedy tutaj podpinamy sobie też nasz kabelek USB, czy to jest właśnie telefon, aparat, czy cokolwiek tam używamy, ale nie musimy mieć na przykład otwartego czy uchylonego plecaka, bo to jest na tyle mocno zrobione, że nikt jakby tego nie wyrwie nam. Musielibyśmy się naprawdę postarać,
bo to w ogóle jest przyszyte, więc jakby nikt nam z tym nic nie zrobi, a jak potrzebujemy używać, szczególnie jak używacie mapy Google na telefonie w podróży, to jest super sprawa. Więc tak, myślałam, że będzie w takim delikatnie różowym kolorze, a on jest po prostu w takim brązowawym, taki tu na dół ma szary i chciałam, żeby miał szary. Szelki ma bardzo duże, więc powiem Wam, że na każdego będą pasowały. Ja jestem małym człowiekiem, więc mam dużo, dużo, wiecie, zawsze mi te dynksy od plecaka zwisają gdzieś po bokach. No ale i tutaj ogólnie jest fajne te do chwytania, możecie sobie to też odpiąć, bo to jest na napy, więc to jest fajne. Widzę, że mi te paznokcie nie wyszły. No ale ważne, żeby przetrwać ćwiczenia, potem sobie naprawię paznokcie. No coś mi nie wyszło, nie wiem czemu. Ale plecak bardzo fajny i jeśli zastanawiacie nad zakupem plecaka od Chińczyka, polecam. Podlinkuję Wam go pod spodem, ponieważ naprawdę mogę go polecić. USB jeszcze nie testowałam, więc nie wiem jak to wyjdzie z USB, ale mam nadzieję, że też wyjdzie ok, więc jakby trzymajmy kciuki, że wszystko działa i że wszystko jest ok. Znaczy, to się wydaje, że raczej nie powinno być żadnych problemów, ponieważ plecak jest naprawdę porządnie wykonany. Znacznie lepiej niż za tą samą cenę mamy plecaki w Polsce. Takie jest moje zdanie. I jestem naprawdę z niego zadowolona. Mówię, dwie butelki z wodą spokojnie wejdą po obu stronach. Mamy do ładowania, mamy tutaj właśnie taką mniejszą kieszonkę z przodu, żeby włożyć jakieś drobniejsze rzeczy. Niekoniecznie portfel czy dokumenty, ale na przykład, nie wiem, chusteczki do nosa, jakieś tabletki, takie tam jadołki. Bo resztę właśnie możemy włożyć sobie do tych dwóch takich małych kieszonek. I do tej dużej też możemy sobie coś większego wsadzić, albo właśnie na przykład portfel, dokumenty, takie tam rzeczy. Więc tak, te kieszonki w środku są niezapinane, tylko ta główna jest zapinana na zamek. Oczywiście ja sobie te troczki wymienię na inne, ale wciąż czekam, żeby mi przyszły z Ali. Następny jest strój kąpielowy. Zamówiłam sobie dwa stroje kąpielowe. Już się przymierzałam, dlatego są na... dlatego są na lewej stronie, muszę przywrócić na prawą. Są super. W sumie to nie jestem zaskoczona, że musiałam brać bardzo duży rozmiar, mimo że jakby w polskiej rozmiarówce aż tak dużego nie noszę. Chociaż no wiadomo, przydałoby się schudnąć. Ale to dla samej siebie, nie dla kogoś. To jest akurat moja własna chęć. Zamówiłam stroje i jeśli jesteście właśnie też takie większe, to niestety tutaj pokazuję, że to chyba 4XL-ka jest, masakra, w Polsce nigdy takiej rozmiarówki nie nosiłam, nie noszę, więc jakby bez przesady. Ale tak, strój jest fajny, ja go Wam na sobie nie pokażę, wybaczcie, ale ja nie z tych. I to jest o tyle fajne, że mamy, bo to jest taki klasyczny strój jednoczęściowy, ale mamy zwykłe ramionczka i tutaj właśnie na ramię mamy taką fajną, taki hiszpański dekolt. Taką falbankę. No to jest super, coś fajnego. Chociaż następny strój wygląda znacznie lepiej, ja się w tamtym właśnie zakochałam. Więc no, strój jest super. I oczywiście też Wam go podlinkuję. W granicach 40 zł za strój. Uważam, że z Ali naprawdę opłaca się kupować stroje, ponieważ jakościowo, przynajmniej te, które do tej pory kupiłam, są lepsze niż te, które kupowałam tutaj. Mama używała już stroi z Ali w polskim morzu i nic się z nimi nie stało. Nie odbarwiły się, gumka nie popękała, więc sądzę, że to jest dobry zakup. I naprawdę są ładnie wykonane i tutaj wiadomo w środku przychodzi z tą taką wkładką higieniczną, ale nawet nie wygląda, żeby ktokolwiek to nosił. To jest fajny, naprawdę fajny super produkt. I ja go sobie tam rzucę na łóżko. Następną rzeczą jest dwuczęściowy strój. Pokażę Wam najpierw galotki. Z prostego względu, że są zwykłe czarne. Są zwykłe czarne, ujmują galotki. Znaczy, majtki od stroju kąpielowego, poprawne nazewnictwo. Tylko po prostu takie bardziej w formie spodenkowej. Takich krótkich spodenek. Albo takich dłuższych majtek, no jak to woli to nazywać. Z takim troszeczkę wyższym stanem. Co według mnie jest dobre, szczególnie jak ktoś ma brzuszek. A ja właśnie mam brzuszek, staram się go pozbyć, więc... to tak. I do tego jest coś, co mnie urzekło.
Na zdjęciu wyglądał fajnie, ale w rzeczywistości, jak założyłam, wygląda jeszcze fajniej. Wygląda super. Po prostu to jest to, żeby ukryć mój brzuszek, a nawet jak się go pozbędę, nadal będę nosiła ten strój, bo jest cudowny. Jest śliczny, mi się mega podoba. A chyba to jest najważniejsze w strojach kąpielowych. Odkryłam, nie, moja stara miłość, tylko że kiedyś nosiłam zawsze. O, ten też jest w pewien sposób dwuczęściowy, więc jakby za bardzo się oddaliłam od moich zainteresowań, ale tak. Aha, i nie powiedziałam Wam, tamten poprzedni strój kąpielowy też miał regulowane ramionczka, też z metalowymi, tak jak ten, tymi sprzączkami, więc tak. Tylko że tam jest po prostu takie, wiecie, zakładane, a ten mamy tutaj zapięcie z tyłu. O, tak prezentuje się przód. Taką tu mamy siateczkę fajną. I co jest najfajniejsze, to mamy tutaj taką, o. To jest takie bardziej w formie sukienkowej, ale mi się to mega podoba, mi się to tak strasznie podoba. No i tył jest super, teraz mi się rozpina, bo jakby nie mam na siebie założonej, chociaż ogólnie... No ja to akurat nie jestem mistrzem zapinania takich rzeczy, ale... O, dobra, zapięłam, ja. Jak to wygląda? O, dobra, znalazłam, zapięłam i tak wygląda tył. No tył jest super, ma te cztery paseczki takie fajne na pleckach. Wiadomo, do połowy pleców mamy te paseczki. Reszta dalej mamy sukienunię. No jest super, naprawdę wykonanie mi się podoba. Kolor mi się podoba, to jest śliczny kolor. Na zdjęciu aż tak tego ładnie nie było widać, przynajmniej według mnie. Tutaj na samym końcu mamy taką też siateczkę, jak mamy tutaj u góry. Więc tak, ten strój, ja jestem totalnie zauroczona i go kocham, jest śliczny. Jest śliczny i na pewno Wam go podlinkuję, bo nie wyobrażam sobie nie nosić tego stroju, jak wreszcie pojadę na jakieś wakacje, w których będę się kąpała gdzieś. Powiedzcie, co innego, kiedy nastawiacie się na pływanie, a co innego, kiedy nastawiacie się na zwiedzanie. Są dwie różne rzeczy, chociaż jak macie dużo czasu i dużo pieniędzy, to można zrobić dwa w jednym. Ale to, jak już mówię. A nie, może Wam jeszcze pokażę jedną fajną rzecz. Jeszcze jej nie testowałam, więc jakby nie mam zdania. Ale przetestuję z czystej ciekawości. To są takie, zaznaczałam 37, przysłali mi 38, albo ja zaznaczyłam 38, bo mogło być tak, że nie mieli 37, a było w dobrej cenie, darmowa przesyłka i tanie. Więc to mówi, a to można sobie spokojnie dociąć, jakby coś. To są takie fajne wkładki do butów, jak ja to zamierzam używać wtedy, kiedy moje ulubione Adidasy, po prostu już jak im się ta wyściółka w bucie no rozwali po prostu, to potem Wam pod spodem tak żrą i ugniatają Was te od podeszwy takie dynksy, nie wiem jak to nazwać fachowo. I stwierdziłam, że to jest świetne, szczególnie, że właśnie napięcie tam, gdzie idzie największy nacisk naszego ciała, jest grubiej. Nie wiem, czy Wy to widzicie, powinniście to widzieć, jest po prostu grubiej i powinno się dobrze w tym chodzić. Wiadomo, nie teraz, bo mamy po prostu zimę, też ta zima jest strasznie ciepła i ja jeszcze nie noszę Adidasów, bo jeszcze jest za mokro, ale jak będzie dalej tak ciepło, to zacznę nosić Adidasy. Nie wiem, czy wiecie, ja jestem uzależniona od Adidasów, ja sobie co roku kupuję kilka par, bo po prostu chodzę w nich nałogowo, a jeszcze teraz doszły mi te ćwiczenia, więc już tym bardziej będę nosiła je nałogowo. Kolejną rzeczą są pędzelki. One są bardzo ładne. Tutaj taki marmurek różowy, wiadomo, to jest plastik, taka rose gold skówka i bardzo fajne, miękkie włosie. Ono jest oczywiście sztuczne. Strasznie długo do mnie szły i to mi się mega nie podobało. Wiem, że do jednych pędzli prosili mnie, żebym jeszcze dolara za przesyłkę zapłaciła, co już mi się nie spodobało. I do drugich pędzli też prosili, żebym zamówiła, żebym dopłaciła za przesyłkę. Nie zapłaciłam za te drugie, stwierdziłam, że w nosie to mam, najwyżej mi cofną to. Ale się okazało, że jedne i drugie przyszły praktycznie w tym samym czasie. Mimo, że za te jedne pędzle zapłaciłam dolara za przesyłkę, a za te drugie nie. Więc tak średnio. I Wam pokazuję w sumie... Tylko pokażę kilka pędzli, z tego względu, że resztę używałam i nie chcę Wam pokazywać brudnych, ale w jednym zestawie zamówiłam sobie, to były chyba trzy albo cztery takie, te grubsze i resztę tych samych cieniutkich, takich wiecie, do oczu.
a drugi zestaw to były same do oczu. Ponieważ jestem zła na to, że każą dopłacać za przesyłkę, nie podlinkuję Wam tego. Naprawdę możecie znaleźć fajne pędzle właśnie takie na Ali i na pewno nie płacić za przesyłkę, bo już się na pewno zmieniło, bo za tyle czasu szło, że to w ogóle mi przychodziło, wiadomo, w folii i w takich folijkach ochronnych, tylko nie wiem, czy ja je tu mam, czy już się stąd wyciągnęłam. Już się chyba stąd wyciągnęłam, ale w takich, wiecie, każdy pędzelek był osobno zapakowany w folijkę, więc jakby to fajne. No i właśnie takie małe pędzelki. No, więc jakby tylko tych jeszcze nie używałam, tych czterech. Cała reszta już jest w użyciu. Ich tam było trochę, więc jakby nie jest źle, ale ogólnie mówię, nie podlinkuję Wam tego z tego względu, że nie chcę Wam podlinkować coś, co może do Was po prostu nie dojść, albo będziecie musieli dopłacać i dopłacać za przesyłkę, co jest bardzo niefajne według mnie. Szczególnie, że jak kupujecie to, to jakby nie ma żadnego napisu, po prostu jest napis, że wysyłka jest za darmo, a potem nagle Wam po paru dniach wysyłają, że jednak trzeba dopłacić. To jest według mnie trochę chamskie, więc Wam tego nie podlinkuję, wybaczcie. Okazuje się, że Wam chyba nie pokazywałam, a jak pokazywałam, to trudno, to pokażę Wam jeszcze raz, po prostu podlinkuję tym razem. To jest moje etui na telefon. Właśnie takie fajne podróżnicze z mapą świata, taką graficzną. W różnych takich kolorkach właśnie niebiesko-różowych, jak trochę co letu, tak jak chciałam. I ono mi już dawno przyszło, dawno. Miałam je chyba pokazać w którymś tam holu, ale zapomniałam albo pokazałam i nie pamiętam. Ale jakby co to Wam pokazuję, na pewno Wam o też podlinkuję, bo jest fajne i na pewno przypuszczam, iż że znajdziecie po prostu swój telefon, jeśli Wam się podoba, bo jest naprawdę ładne. Bo to tam, wiecie, trzeba szukać. Czasami piszę, że tak, a się potem okazuje, wchodzicie na stronę, że jednak nie ma Waszego telefonu. Ale tutaj to było i się bardzo ucieszyłam. Następny mam naszyjnik Cat Lover. Z fajną sentencją, no ja po prostu kocham koty, więc jakby nie mogłam się oprzeć. Rękami lata. To jest długi łańcuszek, tu mamy sentencję, więc powinno być wszystko ok. Sami się Wam sprawdzić. No cóż. Kolejną rzeczą jest... To jest taka silikonowa... Nie wiem, jak to określić. Szczotka do mycia po prostu głowy, skalpu. Wiecie, to ona ma takie mięciutkie... Znaczy mięciutkie. Sztywno-miękkie. Trudno mi to określić. Takie włoski, wypustki. Po prostu sobie zobaczcie. O, i tak. Ona nie jest duża, ale jak sądzę, że akurat u mnie nie będzie problemu. To jest takie w momencie, kiedy używacie dużo produktów do włosów, żeby po prostu raz na jakiś czas takie, wiecie, porządne, takie naprawdę ostre czyszczenie im zafundować. To właśnie taką kupiłam. Chciałam w innym kolorze, jednak najtańsza opcja była, że randomowy kolor, więc szalnie we wściekłym zielono-żółtym. I jeśli chodzi o... to nie wiem, czy to pękło, czy to jest po prostu regulowane tutaj, ten dings na palca, ale powiem Wam, że mi się wydaje, że listonosz przy wciskaniu tego do mojej skrzynki mógł to po prostu uszkodzić, bo tacy są ci listonosze, niestety. Ale jakby to nic nie zmienia ze swojej właściwości. Chcę jej dzisiaj użyć, dlatego od razu dzisiaj ją pokazuję, bo później będę pewnie piekielnie spocona i będę musiała umyć głowę, więc od razu sobie tego użyję. Mam super szampon. I zobaczymy, jak to zadziała. Potem mam jeszcze bateryjki. Nie wymieniałam. W sensie nie przekładałam, żeby świeciło. Żeby Was tutaj przypadkiem nie nacisnąć i nie oślepić. Ale to jest właśnie do zębów, do wybielania. Takie światełko, tu mamy guziczek. Ja jedno miałam, ale w środku mi ta bateria właśnie skorodowała. Jakby... Wiecie, tak będę musiała po prostu wypalić, ale zabiorę się teraz za wybielanie zębów, ponieważ dawno tego nie robiłam, ale mamy nowy rok i stwierdzam, że to jest dobry czas. Szczególnie, że nie zamierzam przyjmować żadnych barwiących
substancji. Moje zęby po kawie praktycznie nie pijam, a teraz to już w ogóle, więc sądzę, że to jest dobry pomysł. Potem mamy oczywiście takie nakładki silikonowe na zęby. Brzmi to zabawnie, ale możecie je kupić właśnie do wybielania zębów. Ja się okazuje, że mam już dwa takie komplety, a to akurat specjalnie zamawiałam dla mamy, więc jakby... No znaczy... Mama chciała, więc zamówiłam. Nie będę wam przedstawiać całej sytuacji, ale tak. I to się robi na gorącą. Może nie na gorącą, ale na bardzo dobrze ciepłą wodę. Musicie je na chwilę włożyć, żeby zmiękły, potem wkładacie do, na górną i na dolną szczękę, formujecie, ściągacie i do zimy. Tak, taka na szybko instrukcja obsługi. Potem w takim fajnym kartonowym pudełeczku przyszła mi maskara. Przyszła mi maskara kotek. O, tak powinniście lepiej zobaczyć. Maskara kotek, ona okazuje się, że przyszła mi brązowa, chociaż ciemnobrązowa, jak zastyga, to wygląda jak czarna, więc mi to nie robi. Ona Wam nie pogrubia bardzo rzęs, Wam troszeczkę wyciąga, ale daje bardzo naturalny wygląd, no i nie jest wodoodporna, więc to jest taki typowy makijaż koreański, tak mi się wydaje. Na pewno, skoro mam to wszystko, to Wam zrobię teraz z tymi produktami, które mam z Ali właśnie w kształcie kotka, ale to Wam zrobię makijaż z tego względu, że ten podkładokorektor, nie wiem jak to nazwać, jest w bardzo jasnym kolorze, który będzie mi teraz pasował, więc tak. Chociaż może być nawet trochę za jasny. Kolejną rzeczą jest z Mays Cosmetics. To jest baza pod cienie i ona powinna być też dobra do glitterów i tak dalej. Cieszę się, że mi przyszła teraz, tylko że ma taki lekko białowy kolor, więc jak to kto woli i lubi. Mi akurat mocno nie przeszkadza. Się cieszę, że przyszła, bo oczywiście zapomniałam mojej bazy z Bella, ta najnowsza serii, to jest genialna do brokatów i do pigmentów, cudowna. No niestety zapomniałam, no zdarza się, więc cieszę się, że ta mi od razu przyszła bardzo szybko, jak już ten, wróciłam tutaj. Wróciłam do Torunia, to się okazało, że była w skrzynce, więc yes! Bardzo mnie to cieszy. I już ją używałam. Testowałam, jest dobra. A tutaj mam taki coś, jeszcze nawet nie opakowałam, do zębów, do wybielenia zębów. Powiem, że zobaczymy. O, moje pudełeczko, które zawsze sobie zostawiam na Ali, bo ja przeważnie zamawiam takie drobne rzeczy. To właśnie mam tu. Kurczę, nie mam czym otworzyć, ja to jestem taka, że przeważnie otwieram zębami, ale nie chcę na wizji otwierać zębami. A wszystkie takie ostre przedmioty mam chyba daleko. Yes. Nie, ściągnę podążeczki. Nieszczęście nie mam jakiegoś super daleko. Udało mi się. No tak, wzięłam z jednego miejsca, spadam na drugie. To jestem ja. Przyzwyczaiłam się. Korzyść z innymi rzeczy. Dobra, odpakowałam pudełeczko. To będą coś ale w kroplach, po prostu muszę zobaczyć, jak dokładnie tego tam używać, bo teraz teoretycznie powinniśmy używać wacika, ale ja nie wiem, czy sobie jakiegoś po prostu pędzelka nie zaadaptuję do tego, żeby właśnie zęby tym sobie smyrać. Mamy oczyścić usta ciepłą wodą. Potem użyć tego wacika, czy ogólnie waty, w zmoczonym tym, żeby poprawnie nałożyć produkt. Oczywiście robić to przed lustrem. No i w sumie to by było tyle. Thick Whitening Essence, czyli to jest jakby wbielająca esencja do zębów. No mówię, ja to chcę spróbować po prostu. Nie kosztowało to jakoś super dużo, więc spróbujemy. Spróbujemy. Właśnie ostatnio mam jakieś problemy z tym aparatem, albo ja po prostu nie włączam go, albo mi się wyłącza. W sensie, wiecie, za długo nagrywam i potem... No ale mniejsza z tym. Ja jestem
Gotowa, muszę tylko pójść po buty jeszcze, Adidasy do piwnicy wyciągnąć sobie, bo te, które mam na ćwiczenia są niezbyt. Wezmę sobie jakieś inne, ja mam dużo teraz, ja przywiozłam Adidasów z domu. I będę leciała na zumbę, dzisiaj idę na zumbę. Zobaczymy, pewnie też wypróbuję inne ćwiczenia z oferty tego klubu, ale sądzę, że opowiadanie o mojej karcie i o moich innych rzeczach związanych z ćwiczeniami, to wiecie, jeszcze na to przyjdzie czas. Jeszcze dopiero jest początek, sam w ogóle idę na pierwsze ćwiczenia, więc zobaczymy co i jak. Mówię, mam nadzieję, że Holz Ali się podobał. Trochę rzeczy mam, nie mogę powiedzieć, że ich nie mam, mam. Ale wcale nie jest dużo, jak je powkładam tam, gdzie mają być, to na luzie, więc na spokojnie. I mam tu u Was takie, może troszeczkę dziwne, chociaż sądzę, że chyba w porządku, pytanie. Co byście chcieli obejrzeć? Tak, no w sumie obejrzeć. O czym posłuchać na moim kanale? Bo zauważyłam, że mój gadany filmik, jak i podsumowanie 2019 roku było bardzo, bardzo dobrze odebrane. Więc stwierdziłam, że jeśli jest jakiś temat, o którym chcielibyście ode mnie usłyszeć, no to jakby fajnie by było pomówić o tym. Jeśli oczywiście będę na tyle kompetentna, uznam, że jestem na tyle kompetentna, albo z mojego punktu widzenia, bo wiadomo, że ja to robię z mojego punktu widzenia, a nie jakby ogólnego. Więc po prostu dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć, bo sądzę, że to by było fajne. Tak, sądzę, że to by było fajne i ja bym po prostu też wiedziała, o czym chcielibyście posłuchać, bo uważam, że warto mówić o różnych rzeczach, o fajnych rzeczach, a nie tylko robić hole, nie? Jakby mój kanał nie jest stricte urodowy, zresztą w moich różnych filmikach widzicie, że mój kanał jest bardzo różnorodny i jakby nie zamierzam zamykać się w jednej formie. Takie jest moje postanowienie. Może robię błąd, ale osobiście uważam, że różnorodność jest fajna i zamierzam nadal kontynuować różnorodność, ale właśnie zauważyłam, że pogadanki też mają fajny odbiór. Do tej pory się przed nimi wzbraniałam, bo zawsze zdaję sobie sprawę, że jest po prostu różny odbiór takich pogadanek. Dlatego postanowiłam po prostu Was spytać pogadankę na temat czego byście chcieli i w jakiej formie. Czy po prostu siedzę i gadam, czy przy okazji robienia makijażu na przykład. Bo to jest chyba taka, no, wtedy chyba najlepiej albo po prostu siedzę i gadam do Was o tym, albo przy okazji robienia makijażu, taki wiecie, gadany make-up. Więc czekam na Wasz odzew w komentarzach, a teraz lecę i widzimy się niedługo. Pa, pa!